Dobra, lecimy z tym. Graj, skład, graj. Lecimy. Tutaj jest to. Division Rivals. Ja już wiesz, wiadomo, pieniądze pieniędzmi, ale najważniejsze jest, żeby to ci wiesz, zarabiać taką, takie wiecie, punkty dobrego humoru, nie? I powiem ci, że tutaj nie zarabiam punktów dobrego humoru. Tu kurwa je tracę, stary. A w RP masz taki dobry vibik. Dobra, lecimy, spróbujemy. Nie robmy sobie nadziei. Jak przegramy różnicą tylko jednej bramki, to będzie sukces. FC Ulani, nowe stroje, zaczynamy. Dzisiaj u siebie jesteśmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jakiś kiwacz jebany. Munian, przejmujcie futbolówki. Williams. Mam pomysł, jak nie stracić bramki na początku meczu. Grać cały czas z tyłu. Bartara. Umtiti. Coutinho. Marcelo. Umtiti. Strata futbolówki, ale od szybko odzyskana. Langlet, Munian i ładnie ich wciągnęliśmy. Urywa się niestety. Chuj wie kto. Williams. Coutinho. Williams. Nie wiem, co to było. Nie wiem, dlaczego tak czasem się dzieje z tą piłką. Podejdźcie, nie dajcie się. Ładnie. I Marcelo, cofamy do tyłu. Mocne podanie do tyłu, bardzo ładnie. Neto. Umtiti, bardzo ładne wciągnięcie do środka. I strata, dlaczego strata? Kurwo! Dlaczego strata? Pozdrawiam ulanych chłopaków z pogoni. 5 złotych. Wulej do Williamsa. Umtiti. Nawet nie, kto to jest. To nie ma znaczenia, kto jest przy piłce. Wszyscy są tak chujowi, że nie da się ich odróżnić. Marcelo. Coutinho. Dlaczego tak to wygląda? Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Szkoda, że tak się dzieje. Nie ma jakiegoś poziomu dla graczy? Patrz, jak kogoś gra. Widzicie, ja przejmuję piłkę, przejmuję od niego piłkę, ale dalej ją potem tracę. Co ja będę gadał? Widzicie, co się dzieje, kurwa, na tym pierdolonym ekranie? I znowu. I patrzcie. Mój się wywraca, jego szybciej wstaje. Co to, kurwa, jest? Są jakieś statystyki, kurwa, na wstawanie w pierdolonej gierce? Wrzucaj! Ulej! Upamecano. Filipe, kiedy powrót na siłownię, tęsknię za twoimi wyborami. Ale czy na siłkę to jutro idę, ale do vlogów to nigdy. Kurwa. No nie da się w to grać. Nie da się w tą gierkę grać. Albo to są jakieś chłopy spocone, co grają w to całe życie i mnie po prostu oklekają. Nie ma przyjemności, widzowie. Nic tu się nie zmieniło. Patrzcie, jego gracz. Patrz. Leci z podstawówki i zacznij grać w prawdziwą piłeczkę, jaką jest to od Balipas. 5 złotych. Dzięki. Patrz, znowu jego piłkarz. Szalone gówno to jest. Szalone gówno. I widzicie, odbieram piłkę, on się wywraca. Pojebany syf. O, wypuść go. I widzicie, ja przytrzymuję tą kurwa piłkę, on dalej go odbiera. Dlaczego tą piłkę on odbiera? Co mam robić, żeby utrzymać się przy piłce? Powiedzcie mi. Co mam trzymać? Jaki guzik, kurwa? No ładuj ktoś tam! Czemu? Wklizg! Dobrze, kurwa, niech cierpi. Pozdrostrzew, też mam trzeba wyjść na prostą. Pewnie, mam nadzieję, że kiedyś wyjdziemy. Będzie środek grał, na pewno. To zawsze grałem do środka. Pięknie. Żółta kartka dla Wuleja. Munian. Piękna klepka, Wulej. I widzicie, ja chcę zejść tam i on i szybko mi go odbiera piłkę. No nie wiem, nie umiem, widzowie. Nie umiem. Znowu, wypuszczenie. Wypustka. Dalej mi uderza. Kurwa, i leży. Wypuść go, pięknie. Dalej wolny. No nie ma sensu. Nie, nuda w chuj. Nie kumam, jak ktoś może grać po kilka godzin, kurwa. Musi być pierdolnięty.
Coutinho. Patrz, znowu mi wchodzi, chłopcy. No to jest dziwne, no. Dziwne, 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 dziwne. Ja patrzę teraz, nie patrzyłem się na ekran i odebrałem piłkę chłopowi, nie? Ja pierdolę. Dobra. Zrozum, to próba w końcu za nasz zna formację. Zmienite ustawienie z 442. 5 złotych. Dzięki za piąteczkę, walecie. Hpsz. O, i tak on wjedzie w ślizgiem. Może rzeczywiście gram na jakichś zajebiście dobrych chłopów. Stworzony został tryb stwórz własną drużynę w trybie kariery. FC Ulani w lidze chińskiej albo hinduskiej to może być wyzwanie. Niezły pomysł. Złotych. Niezły pomysł, bratku. Na pewno go zrealizuję. Williams i Wuleja może wypuścimy, co? Nie, no gdzie? Wuleja wypuścimy. Na boczek. No jebany Koster pierdolony. Wiedział, gdzie biegnę. Nie, zero fanu. Nie mamy taktyki, nie mamy nic. Kibice FC Ulani, wierni po porażkach, dumni po zwycięstwach. Wiem, że wrzucam. FC Ulani, 5 złotych. A, będę klikał byle jakie guziki? O kurwa! Do podania X dodaj przycisk na sprinter. BUM! BUM! Kurwa! A byle jakie guziki, to jest to! Byle jakie guziki wciskać, patrz! Kurwa, to jest to samo, co ja robię, naprawdę! Sąsiad, zamknij kurwa tą rudą mordę, bo zaraz tam zjadę. Pozdro, 5 zł. Pozdro, pozdro, tylko ja sąsiadów nie mam. No dobra. Teraz grają najlepsi gracze, no to chyba dobrze, nie? Dominik Biskupski. Pozdrowienia dla ciebie, papciu, oglądamy cię na piwerku w Budapeszcie. Dzięki, jedziesz dzięki, kurwa. Zdrówka. No z kurwami to raczej nie będzie jechane dzisiaj. Chyba, że ja będę dziś jechał, to mogę. Nie no, randomowo piłka się odbija, ty. To chyba skumał, że jestem dobry, nie? I oddaje mi teraz szacunek na murawie. Spalony. Przypierdol! Munian, ręka, ręka! Kurwo, w plecy mi ładujesz? Polakowi? I jemu dobitki wchodzą. Ja gram na dwóch. Co ty pierdolisz, na dwóch gram? Na jednego gram, chłopa, ty. Co ty? On sobie tylko jego oznacza jakoś, wiesz? Na dwóch chłopa gram? Nie, tak ci się wydaje. On se klik oznacza sobie zawodników, wiesz, który mi chodzi. Kozacka, codziennie oglądam. Jak na dwóch mogę grać, stary, co ty pierdolisz? Chyba, że chłop jeden gra na dwóch padach i mnie klika. Da się?
No panowie, wyjdźmy, wyjdźmy z tym. No to jakim cudem mogę grać na dwóch typa, jak przecież gram sam? Może dlatego przegrywa? Dobra, panowie, przewrota! Robimy to! Wulej! Pięknie! O, podciął mnie Cfel. Pierwsza. Wulej, trenerze, mi chyba jeszcze stopa rośnie, tak czy inaczej muszę buty zmienić, bo odciski porobiłem i ciężko mi się biega. Strzel ktoś! Przypierdolcie jakąś luki bramkę, no. Jedna, cztery mecze, dwie bramki strzeliśmy. A stracimy was 20. Kiedy wyciskanie na ławę UWK. Jutro jest filmik, wariacie. Dzięki za piątaka. No nic, trzeba iść na roleplaying. Pozarabiać trochę kaski, zjeść śniadanie i tyle. Na ten sezon FIFA. No czekamy na FIFA 23. Czekamy na FIFA 23. Tu pokaz blizny wojenne po wczorajszym starciu z szefem gangu Kaczora. 5 zł. Dawajcie, panowie. Jedna akcyjka fajna, chodźcie, no. Zróbmy to, oj. Nie, no serio, nie, naprawdę, nie, no nie chcę oszukiwać was, widzowie, ale no raczej nie będziemy grać w tą FIFA. No mega, mega nie ma fanu, no. Męczę się, stary, męczę się. Jeszcze jak robiliśmy te składy, te karty kupowaliśmy, no to jak coś tam się jeszcze działo w tej głowie. Ale teraz to jest taki... Kurwa, no serio. To już te rybki były fajniejsze. No, nie przejmuję klatką. To już rybki były fajniejsze. Wiecie, widzowie? Dawaj, Wulej. A, jesteś wolniutki. Ty już nie... Wulej nie ma szans już z nikim, byczku. Skończył się chłopak. Czy z Pelcem? No, to z Pelcem możemy pograć, ale no... Ciężko będzie na kompie grać. Wow, ale on tutaj obronił. Można próbować jeszcze, można próbować. Może pouczyć się trochę. Ale to chyba nie jest gierka dla mnie, widzowie. Będę szczery. No nie jest to gierka dla mnie. Faktem jest to, co ktoś już pisał. Przedpremierowo gra większość pro elo graczy, a nie sześcioletnie Maciusie. Liczę na to, że jeszcze spróbujesz po weekendzie albo w niedzielę. Spróbujemy, ale no nie obiecuję raczej. No to jest maksymalnie 2-3 streamy z FIFA. Rok temu ile było tych streamów? 7 było, nie? Wulej! Masz go tam! Przyjmij klatkę! Uderz! Pięknie! 4-1! Wulej! Kolejna bramka! Świetnie! Ale na to totalnym farcie, nie? Co się człowiek nawkurwiał?